Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Rozmowa kontrolowana. Dzień dobry pani minister, dzień dobry pani poseł. Witam serdecznie. Ile listów i maili otrzymała pani w ramach akcji Oświeć Posła? Kilkaset. Kilkaset. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu głosowany będzie obywatelski projekt, obywatelski wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie sześciolatków. Tego dotyczą te maile w ramach akcji Oświeć Posła. Rodzice chcą, byście jako posłowie zgodzili się na to referendum. Będzie zgoda? Osobiście uważam, że pytania tego referendum nie są dobrze postawione, że ważny jest bardzo udział rodziców w życiu szkoły i trzeba dążyć do tego, aby w jak największym stopniu liczyć się z opinią rodziców w szkole. Natomiast akurat te pytania nie wydają mi się dobrze postawione. Dobrze, 5 pytań jest. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku szkolnego sześciolatków? Co jest złego w tym pytaniu? Myślę, że obecne rozwiązania zaproponowane przez parlament, rozkładające na pewne jeszcze etapy tą zmianę, no wyszły naprzeciw tym oczekiwaniom, żeby zredukować ewentualne zagrożenie tą kumulacją, jakie się pojawiło. Kolejne pytanie. Czy jesteś za zniesieniem obowiązku przedszkolnego pięciolatków, przywróceniem w liceach ogólnokształcących jednego kursu historii oraz innych przedmiotów, za stopniowym powrotem do systemu ośmioletniej szkoły podstawowej plus 4 lata liceum, czyli do cofnięcia tej reformy edukacji wprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka. Jak powinno być w takim razie postawione pytania w referendum, żeby pani powiedziała, warto zrobić to referendum? Jeżeli chodzi o na przykład taką zmianę organizacyjną, którą pan redaktor był łaska wymienić w tym pytaniu, to jest przede wszystkim pytanie do samorządowców. To była gigantyczna operacja, kosztująca ich wiele nakładów, środków, wielkie wędrówki ludów, przeprowadzki z budynków do budynków. Podział podstawówki na gimnazjum. Tak, i ta operacja pociągałaby za sobą ogromne też koszty i społeczne, i finansowe. I wydaje się, że zwyczajnie naszego kraju w ogóle na tego rodzaju decyzje nie stać. Ale jeszcze pan redaktor nie wymienił ostatniego pytania. Czy jesteś... Żeby ustawowo zakazać likwidacji szkół. Ja bym tu postawiła inne pytanie. Tego rodzaju zakaz, jeżeli go w ogóle poważnie rozważać, no byłby czymś absolutnie kuriozalnym. Miewamy po pierwsze szkoły, które w ogóle nie mają uczniów, mają tylko mury i nauczycieli do utrzymania, bo bywają i takie sytuacje. Mamy sytuacje takie, że po dwóch stronach ulicy są dwa budynki w połowie puste, szkół tego samego typu. I wydaje się, że naprawdę zamiast ogrzewać puste powietrze w tych szkołach, lepiej skomasować te szkoły i mieć więcej pieniędzy na zajęcia dodatkowe dla dzieci. Tyle się o tym mówi, żeby wzbogacać ofertę edukacyjną. Powiedzieliby nie. Ale jest pytanie, na ile... Odpowiedzieliby nie. Pod wnioskiem o referendum podpisało się 1 000 000 Polaków. No, ciężko będzie zignorować 1 000 000 podpisów. Chociaż no, przykład Sejmu wskazuje, że można ignorować nawet większą liczbę podpisów. Tu, jak mówię, no warto zastanowić się, co by się stało w wypadku na przykład tego ostatniego pytania, kiedy rozumiejąc z jednej strony, bo wiadomo, że każda likwidacja szkoły rodzi niepokój społeczny, rodzi doniesienia medialne, które no, łapią za serce, że coś tam się takiego dzieje. Są rzeczywiście różne sytuacje tego typu. Ale rząd mógł i ministerstwo zrobić kampanię referendalną 5 razy nie i już. Być może tak. Natomiast jak mówię, myślę, że... Czyli raczej pani uważa, że raczej to referendum nie przejdzie. Moja opinia jest taka, że to na poziomie lokalnym głos rodziców powinien być lepiej słyszalny. I tam powinien się odbywać ten dialog. Przedstawiciele rodziców w lokalnym samorządzie, w gminie i dyskusja na temat, jaka sieć szkół nam jest potrzebna, jakie warunki organizacyjne dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Bo to dlatego, że są środowiska rodziców, które no nie ufają szkole, nie ufają konkretnemu wójtowi, prezydentowi. No stąd się biorą te niepokoje, że to na pewno będzie źle zorganizowane, nie tak przeprowadzona pewna zmiana. I wydaje się, że to tam lokalnie ten dialog powinien być lepiej prowadzony. Niepokoi i brak zaufania dotyczy także posłania sześciolatków do szkół. Najnowszy raport NIK-u wskazuje, że te szkoły nie są przygotowane do przyjęcia sześciolatków, wbrew temu, co mówi Ministerstwo Edukacji Narodowej.
NIK ma swoje metody działania. Analizowałam już ileś raportów NIK-u dotyczących bardzo różnych spraw. Nie pamiętam w tej chwili, jaka liczba szkół była tam. Liczby szkół nie wiem, ale ze sprawdzonych w ubiegłym roku placówek zaledwie 12,5% spełniało wymagane warunki. W wypadku NIK-u bywa tak, że NIK pójdzie do kilkudziesięciu szkół z tysięcy szkół, które są i często są to szkoły, które są jakieś sygnały, że coś jest nie tak, dlatego tam się idzie. No więc całkiem uprawnione jest wyciąganie procentów z tego. Że NIK tendencyjnie wybiera szkoły, żeby tylko pokazać, że są źle przygotowane? NIK ma swoje metody dokonywania doboru szkół. To jest pytanie do NIK-u, jak oni to robią. Natomiast na pewno metody doboru szkół przez NIK nie spełniają kryteriów jakiejkolwiek reprezentatywności. Jak mówię, ja dokładnie nie analizowałam metodologii akurat z tego raportu, natomiast jeszcze w ministerialnej roli analizowałam bardzo dogłębnie szereg raportów NIK-u. Był taki raport NIK-u, że coś się, nie wiem, źle dzieje z WF-em na przykład. Rzecz dotyczyła kilkudziesięciu szkół, do których NIK sobie coś wybrał według jakichś swoich metod i na pierwszych stronach gazet mieliśmy, że w ilu procentach szkół czegoś nie ma. No, ale jeżeli mamy dziesiątki tysięcy szkół, ale ja się pytam, z ilu szkół? Na pewno, jak mówię, metodologia to nie jest próba reprezentatywna, czyli losowanie, tak jak socjolodzy dobierają próbę, że odpowiednio losują i tak dalej. Reprezentatywną. I niestety NIK nie ma tego typu metodologii. I ja z całą powagą traktuję informację, że NIK napisze w szkole numer X w miejscowości Y coś się źle dzieje, trzeba tam pójść i starać się to poprawić. Natomiast trzeba pamiętać, że na ogół w tym raporcie zresztą te szkoły są po prostu wymienione, które to szkoły i warto się tą sytuacją zająć, bo są to jakieś niepokojące sygnały. Ale jedna z pani poprzedniczek, Krystyna Łybacka reprezentatywność to nie jest to. Krystyna Łybacka, była minister edukacji z SLD, mówi na ten raportniku tak. Albo nadzór pedagogiczny, który zbiera dla MEN dane, oszukuje, albo ministerstwo nie weryfikuje tych informacji, albo ktoś w ministerstwie stara się kamuflować szkolną rzeczywistość. Ja jestem przekonana, że do każdej z tych szkół, którą NIK znalazł, że coś jest nie tak, trzeba pójść i w trybie nadzoru pewne rzeczy zweryfikować. Natomiast na pewno stwierdzenie, że w iluś procentach szkół w Polsce coś się źle dzieje, jest nieuprawnione, jeżeli próba nie jest reprezentatywna, a dane, które zbiera nadzór pedagogiczny, są akurat na ogół dość pełne. Bo tylko rzeczywiście raportniku to jest taki silny argument przeciwników sześciolatków w szkołach. Tak samo dla mnie ważnym argumentem jest wskazanie, jeżeli jakieś społeczne siły, rodzice, różne gremia, organizacje wskazują jakieś konkretne przykłady. Zawsze w takiej sytuacji odpowiednie tu służby nadzoru pedagogicznego powinny bezwzględnie natychmiast pójść, sprawdzić, zweryfikować, starać się wpłynąć na zmiany. Pamiętajmy, że szkół w naszym kraju są dziesiątki tysięcy i to są ogromne liczby. I zawsze wśród tych dziesiątek tysięcy wskażemy ileś pewnie pojedynczych przykładów, że któryś wójt o coś nie zabrał, któryś dyrektor niezbyt mądrze zarządza szkołą. I od tego mamy oczywiście nadzór pedagogiczny, żeby tu interweniować. Ale jednak, jeżeli przeanalizujemy kilkadziesiąt czy sto kilkadziesiąt szkół, to wyciąganie niewylosowanych, że tak powiem, to wyciąganie z tego informacji, że w iluś procentach szkół w całym kraju występuje jakieś zjawisko, jest mocno nieuprawnione. Co nie znaczy, że w tych stu kilkudziesięciu szkołach, gdzie coś namierzono źle, nie należy podjąć jakichś działań. Ale pamiętajmy, że te liczby są ogromne. Że to jest bardzo, bardzo niewielki odsetek. Jeszcze chwilę o roku 2030. Gdańsk przygotowuje strategię Gdańsk 2030. Między innymi szkoła w 2030 roku. Gdybyśmy spróbowali krótko powiedzieć, jak będzie wyglądała szkoła, jak będzie wyglądała edukacja w 2030 roku. To będzie szkoła cyfrowa, to będzie szkoła niepubliczna. Myślę, że szkoła będzie publiczna, bo zawsze oferta publicznej edukacji jest potrzebna, ale szkoła publiczna też się będzie zmieniać. Warto, myśląc o 20 latach do przodu, popatrzeć też 20 lat do tyłu. Jak edukacja wyglądała w czasach, na przykład w latach 80. Niektórzy mówią, że coraz gorzej. Myślę, że czasem mało pamiętamy, że jeżeli popatrzymy
jak dziś się organizuje proces edukacji, jak wygląda szkoła, to cofając się w czasy no, PRL-owskie, kiedy no, nikomu się nie śniło na przykład chociażby o nauce języków obcych w grupach zaawansowania, o realizowaniu pewnych zajęć. Języka rosyjskiego. W grupach do wyboru. No nawet jeżeli uczyliśmy się innych języków, to też nie zawsze sensownie. Często nauczyciel realizował jakiś program, połowa klasy niczego nie rozumiała, a połowa się nudziła, bo już dawno o tym wiedziała, bo jakoś gdzieś indziej się nauczyła. I często tak wygląda niestety edukacja dzisiaj. Również na matematyce, na innych przedmiotach, że mówimy trochę do nikogo, że realizujemy ten program nie wiadomo w jakie imię. Wydaje się, że edukacja powinna być w coraz większym stopniu spersonalizowana, czyli wychodząca naprzeciw autentycznym potrzebom i możliwościom uczniów. Mamy też coraz więcej uczniów, niestety z przyczyn postępu również opieki zdrowotnej, z niepełnosprawnościami, którzy wymagają różnego specjalnego podejścia. No, i tutaj, to dobrze, że mamy takich uczniów. Dobrze, że zajmujemy się nimi coraz lepiej, ale powinniśmy jeszcze lepiej. I powinniśmy różne cele ustawiać dla różnych uczniów, żeby każdy robił postęp i znajdował coś, czym może się w życiu zajmować. I taka edukacja coraz bardziej spersonalizowana będzie powodować też odchodzenie od systemu klasowo-lekcyjnego. Czyli te koszary szkolne, takie jednakowe grupy wiekowe, jednakowe postępy planowane dla wszystkich będą odchodzić w przeszłość. Jak mówię, już są pewne sygnały po latach, że te odchodzenie od systemu klasowo-lekcyjnego już jest w systemie, ale to będzie powszechniejsze. Że pani powie, że to będzie szkoła bez podręczników, szkoła, która będzie wychowywać... Na pewno bez jedynie słusznych podręczników również. Pamiętajmy, że w wielu krajach, również tej na przykład osławionej Finlandii, nie ma czegoś takiego jak procedura dopuszczania podręczników. Tam nauczyciel decyduje, z jakich materiałów korzysta. Uważamy, że jest dostatecznie kompetentny, wykształcony, żeby sam sobie dobrać materiały edukacyjne. I taka wolność dla nauczyciela to też większa odpowiedzialność jego za efekty, a nie decydowanie za nauczyciela, co on ma dokładnie robić. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.